Uniwersytet Jagielloński został założony 12 maja 1364 roku. Widzicie właśnie plan Krakowa z XIV wieku z zaznaczoną Akademią Krakowską. Inicjatorem założenia uniwersytetu był Kazimierz Wielki, współpracujący z arcybiskupem Jarosławem Bogoria-Skotnickim i Florianem Mokrskim. Punkt wyjścia stanowiła suplika, czyli prośba króla do papieża przedstawiona w kurii papieskiej w Awinionie 6 kwietnia 1363 roku. Rok później król wydał dokument, w którym postanowił utworzyć szkołę powszechną zaopatrzoną w sale wykładowe i hospicja. Uniwersytet Jagielloński stanowi ogromny dobytek kulturowy rozwijającej się XIV-wiecznej Polski, który po dziś dzień zdobi Kraków.